Zapraszamy. Oto dziś wnętrze zabytku tego skromnego, na peryferiach siłosiu usytuowanego, odejmuje zastęp uczestników klubu literackiego z miasta Brzeg, niedaleko stąd położonego, jak również z innych bliższych i dalszych miejscowości. Tutaj osób należy do związku, ale lubię bardzo artystycznie.
Jasiewnego. Kiedy przyjdziemy razem na nas na niezwykłą skorpionową. Witam Borekę, który dzisiaj był na konkursie bardzo ważnym i zdobył dotrzeć. Jesteśmy zaszczyceni. Witam również. Witam Piotra, poetę z Kapoły. Która artystycznie nam towarzyszy. Dzisiaj też już słowa niestety. Witam Nadalę Lepowską. Była pani Rado, która zagaduje również związki emerytów i współpracujemy serdecznie razem. Witam pana, który mnie śpiewa. Dzisiaj powiedziała, że nie zaśpiewa, no ale może. Proszę Państwa, tak po kolei to by za niego trwało. Więc tak patrzę, witam sympatyków, witam mężów, witam dziewczyny z kabaretu, witam Denię, witam pana Marlona Swoboda. Dyrektora poety, który publiku nie znam, który pyta nas na kanał. Witam poetę pana Janusza Mazurkiewicza. Który przyjeżdża do domu z Karłowic i ze znajomymi. Witam poety i chórzystę Staszka Przybyło. Leszka Pawisiaka. Znam i jest obecnie. Ja spotkałam go bardzo często i ja. Witam przyjaciół z Dobrzenia Wielkiego, pasjonatów muzyki, poezji. Spójrz raz. Ja cieszę się. Jak poproszę Was o prezentację, to idziecie i każdy może jeszcze słowo od siebie powiedzieć. Naprawdę. Tak, żeby było miło i przyjemnie. Poproszę, żeby... Dziękuję bardzo. Prosimy o prezentację swoich serc, słowem. Proponuję dwa utwory, ponieważ jeszcze mamy drugą część i będziemy kontynuować. I żeby nie było to pomieszania, to tak jak w szkole, ja sobie alfabetycznie pozwoliłem. Ale Piotrowi Żarczyńskiemu odstąpię, ponieważ W jest przed Rzy, a Ty będzie na końcu. Bardzo proszę Emilia Tarzowskiego. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować Słychać z tyłu? To ja będę głośny mówić. Proszę Państwa, ja chciałbym przede wszystkim podziękować Romie za zaproszenie i cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu i w tak szacownym miejscu jak Zamek Włosiowie. Wprawdzie tu byłem, ale nigdy nie spotkałem tak wielu poetów naraz. Także to jest bardzo miłe i cieszę się, że mogę tutaj być. Proszę Państwa, cofnijmy się do roku 2005, kiedy wraz z grupą poetów z Opolszczyzny jesteśmy w Krakowie, w kościele Ojców Franciszkanów. Między innymi byliśmy z grupą poetów tutaj. Piotrek też uczestniczył w tym spotkaniu, Piotr Żarczyński.
I byliśmy w momencie, kiedy papież odchodził do domu ojca. I w kościele ojców franciszkanów spotkało się 90 poetów, którzy żegnali go wierszami. Zupełnie spontanicznie, jakby coś nas tam przywiodło. Z tego, jakby powiedzieć, wydarzenia bardzo dla nas smutnego i bogatego później w konsekwencje, powstała antologia krakowska. Ona się nazywa, ta książka, 21:37. I ja chciałbym teraz dwa wiersze z tej antologii przedstawić. Ożył. Na odejście Jana Pawła II. Moje serce dla Ciebie otwieram. Niech Twa miłość bez przerwy gości. Biegnie z nią przez życie podąża. Ona źródła gwiazd mej szczęśliwości. Proszę Te bądź moją przystanią, gdy drypując doń dobić zapragnę. Proszę Te, Ty bądź moją latarnią, kiedy w mrocznym opętach obłądzę. Kiedy w mrocznym opętach obłądzę. Moje serce dziś Tobą wypełnia. Chcę, byś jutro tam także przybyła. Bądź więc zawsze, bo ja na to czekam, byś już we mnie na dobre zamieszkał. Proszę Te, bądź moją ostoją, jeśli się czasami zachwieję. Proszę Ty, Ty bądź moją nadzieją. Jeżeli w zwątpienie popadnę, jeżeli w zwątpienie popadnę, proszę Te, bądź moją przystanią, gdy drypując doń dobić zapragnę. Proszę Ty, Ty bądź moją latarnią, kiedy w mrocznych opętach obłądzę. Kiedy w mrocznych opętach obłądzę. Jeszcze poprosimy. W takim razie bardzo proszę Jadzie, Jadza Kozyra, która mieszka w pobliżu brzegu, czyli no, bardzo proszę. Jadwiga Kozyra. Pierwszy wiersz prezentować powstał właśnie 2 grudnia, w chwili śmierci Jana Pawła II. Zrozumienia za moc podjęcie w Watykanie, dzięki Tobie rozumiem sens cierpienia. Ojcze Święty, dziękuję Ci za to, że byłeś, jesteś i będziesz. Dziękuję. Już było powiedziane, że już kilka wierszy z tym tytułem 21:37. Mój też tak, z tym, że jeszcze ma dopisek pożegnania. 21:37. Płaczą miliony, a od serca jedno. Zabrałeś spokój ludziom w serca, lałeś żal. Miękną serca, hardym i twardym jak stary.
Hołd Ci dają wielcy, posłuchnieni Marii. Płaczą ci, co jeszcze w życiu nie płakali. Ale jest też radość. Idziesz do wieczności. Przyjmij od Polaków wyrazy wdzięczności. Spójrzże poprzez chmury na kochane góry, na Twój piękny kraj. Daj ludziom nadzieję. Wzmocnij chore serca. Pokój ludziom daj. Zniwecz nasze smutki, by obesprzyj łzy, które dał Ci naród po odejściu Twym. Nigdy nie powrócisz do swych pięknych hal. Odszedłeś góralnie. A czy Ci nie żal? Smutek się przeplata z żalem. Czas pożegnać się z góralem, który przejdzie do historii, glorii, sławie i wiktorii. Jeszcze spłyną eskropery. Janie Pawle, jesteś wielki. Staniesz na włoskim kobiercu, będąc w każdym polskim sercu. Powiem więcej. Się nie wstydzę. Już Cię nie ma, a Cię widzę. Już nie mówisz, a Cię słyszę poprzez smutek, płacz i ciszę. Cóż otrzymasz za swą wierność Panu swemu i ludowi, który żegna Cię w pokorze i pokona się w sposobie? Jest gdzieś taki mądry zapis. Fidelitas, gratia, fidelitatis. Grupa kabaretowo-poetycko-muzyczna przyjechała z Dobrzenia Wielkiego. Bardzo proszę o prezentację. Myślę, że... A może tutaj, żeby przyszedł? Tak, tutaj, tutaj, żeby proszę. Żeby nie łowili. Proszę, tak. Ewa, poetka, bardzo proszę. Zobaczcie, my mamy przygotowany wiersz. Bardzo proszę. Piosenka. Potrzebujemy piosenkę, ale potrzebujemy pochwał. Dobrze. Dobrze, to nie są występy na scenie, wszystko w porządku. Będę czytać wiersz. Dobrze. Bo jeszcze w sali mogę. Więc to jest Ewa Orzeszyna, poetka, śpiewająca również, tańcząca też. Ja widziałam. Kabaretowa. I aktorka kabaretowa, bardzo proszę. Jest tutaj pani Kolma, zapomniałam. Gabriela. Gabriela śpiewająca. Juri, który przyjechał do nas z Ukrainy, jest studentem i mieszka w Opolu. I nie przyjdzie tu do nas? Zagra dla nas, a później na bandurze. Bardzo dobrze. To już tam. Bardzo proszę. Na sali może. Na sali. Na sali. Ja będę. Ja tylko przeczytam krótki wiersz. Chcesz mi? Gabriela się przygotuje. Kocham Cię. Kocham Cię. Oddam Ci wszystkie moje ułomności. Zatajone wstydliwie pragnienia, kocham Cię, oddam Ci wspomnienia, chwile szczęścia, drżenie i ból niepewności. Oddam Ci siebie i wszystkie moje słabości. Kocham Cię, nie obiecam wiele, tylko tyle, że będę, że wytrwam, że... Może to nic, może za mało i ta niepewność. Proszę, weź mnie całą, kocham Cię. Chłoń moją codzienność, bądź moim podarkiem i świętem i wiarą. Kocham Cię. Czy to zbyt mało? Jeszcze jeden mamy, ale powiem tak. Ten wiersz jest napisany na skraju lasu i głosi szeroko pojętą miłość, jaką głosił nasz Jan Paweł II. Las objął mnie spokojem i zaszumiało we mnie szczęście. Nad konarami drzew niebo płynęło powoli, nad polem powoli przefrunęły gołębie.
Już zapachniało wkoło zmartwychwstaniem, a rolnik zaplanował siewy. Gdzieś na horyzoncie zadzwoniły dzwony swym wzniosłym, górnolotnym śpiewem. Ofiarowałam siebie tej chwili, duszę jednocząc z drzew ofiarowaniem. W przydrożnym rowie bałwanie mogiły znaczyły zimnych naszych dni przemijania. Nie było cię przy mnie, a jednocześnie byłeś na skraju lasu, w migotaniu cieni. Ja brzozą białą, ty dębu na gością, na moim ciele w ciepłym światło cieniu. Zachłanność ziemi, pijąc rosy nektar, pieściła ślady wczorajszych przechadzek. Na skraju lasu, w świetlistych objęciach, na wieczną wieczność zostaliśmy razem. Każdego roku, rodząc się na nowo, wabiona liści namiętnym szelestem, biegnę do lasu, by usłyszeć znowu. Jestem twoim dębem, ja twą brzozą jestem. Reszta Pawisiaka o prezentację. Bardzo proszę, Leszku, proszę do nas. Leszek Pawisiak, Grzeb. Miłość. Ojcze Święty, pamiętałeś, miłość zbawia i uzdrawia. Polskę swą umiłowałeś, dzisiaj los świata poprawia. Odblokuj te serca nasze, nie zatwardzaj na cierpienie. Ukażą siebie, Judasze, bo karma wciąż ma znaczenie. Amen. Proszę jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Polacy. My, dumni Polacy, my orły, sokoły, fruwanie na nartach na sport narodowy. My, dumni Polacy, wiemy o tym przecie, w wielu dyscyplinach najlepsi na świecie. Nauka i praca ścieżką do wolności, cierpliwość, oszczędność do dóbr obfitości. Często ból fizyczny i morderca praca jest drogą do sławy, to nam się opłaca. Chrystus prekursorem dla mnie i dla ciebie. Jest królem, był wzorem, teraz mieszka w niebie. Polska dziś się budzi, wzywa się do żniwa. Dla świata przykładem, tu wolność prawdziwa. Wróćcie świecie, rozproszeni rodacy tej ziemi. Upływają lata, ojczyzna was wzywa do swoich korzeni. My w Polsce budujemy nowe centrum świata. Ziemi stopę, a mą kratą
napisany to jest wiersz mojej właśnie przyjaciółki Danuty Ewy Orzeszyny. Mój mąż napisał melodię tutaj piosenki, a ja właśnie wielą. Przed laty ułożyliśmy list do Ojca Świętego. Dziś nasunęły mi się takie słowa. Apel do nieba. Zaszczytem żyć było obok Ciebie i uczyć się dobroci,
miłości do siebie, ludzi, ojczyzny, świata. Święty Janie Pawle, jesteś po drugiej stronie nieba. Spozierasz na nas i to, czego nas nauczyłeś, gdzieś się zagubiło. Apeluję, spraw, by do nas wróciło. Apeluję, tak trzeba. I jeszcze tu w nawiązaniu do tego, że dzisiaj jest specjalna okazja, żeby spotkać się, mówić o miłości w ujęciu filozoficznym Jana Pawła, zacytuję jego najpiękniejsze słowa o miłości, które wygłaszał w swoich homiliach. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć. Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest. Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek bym przebywała. No, ale ja sobie rządzę tutaj. Dobrze, nie pozwalają sobie porządzę. Proszę bardzo. Tak, liryk wiosenny. Wiosenny koncert przyrody to symfonia radości dźwięku, zieleń w uroku swobody, wewnętrzny pokój bez lęku. Wiosenny krajobraz w wodzie to szczęście odbite w lustrze. Czas pomyśleć o urodzie, by się rozczarowań ustrzec. Wiosenna troska o życie zjawia się w pięknie przyrody. Słowik budzi świat o świcie. Możemy ocalić młodość. Dajmy więc szansę każdemu, od dzieciństwa do starości. Chcielibyśmy oddalić łzy, pychę i niemoc w wiosennym raju miłości. Jeszcze inne obserwacje przyrody. Zwierzenia. Gdy wczesną wiosną świat się budzi, tysiące istnień lgną do słońca, szukając jego zbawczej mocy. I dziwny szał ogarnia ludzi. Chodzą, biegają gdzieś bez końca. Ja czekam zmierzchu, czekam nocy, a wieczór spływa w deszczu strugach. Ciche ulice mego miasta w głębokim się chowają cieniach. Z nieba zalotnie do mnie mruga. Wenus, już jakaś inna gwiazda, ale ja nie znam jej. Ja Państwu powiem wiersz Jana Pawła II, który on napisał do Sosny Polskiej. Gdzie winnice i wonne pomarańcze rosną, ty domowy mój prostaku, zakopiańska sosno. Od matki i sióstr oderwana rodu, stoisz sieroto pośród cudzego ogrodu. Jakże miłym gościem jesteś memu oku, wszak oboje doznajemy jednego wyroku. I mnie tu przyniosła pielgrzymka daleka, i mnie tu czas z tobą szybko ucieka. Czemuś, chociaż starania cię takie dobre otoczyły, nie rozwinęła wzrostu i utraciła siły. Stoisz, sieroto, smutna pośród cudzego ogrodu i nie ma dla ciebie ojczyzny, bo nie ma rodowodu. Drzewo moje drogie, ty zatęsknisz, nie doczekasz, gdzie długo przyjdzie jesień i zima i obca ziemia cię pogrzebie. Powiedz mi, drzewo kochane, czy ja będę lepszy od ciebie?
Bardzo proszę, zrobiła miejsce dla pana na wiara z Modlinie. O, tak ma być. Bardzo proszę. Skoro tak ma być, niech tak będzie. Proszę bardzo. Mój wiersz bezpośrednio nie łączy się tak z osobą Jana Pawła II. Niemniej ten, któremu dedykuję ten wiersz, jest nośnikiem idei Jana Pawła II. On powoduje, że wiara chrześcijańska szerzona jest w świecie. A więc wiersz dedykowany szerzącym kult Chrystusa misjonarzom ku czci i pamięci Jana Pawła II. Drogi Staszku, to jest mieszkańcy brzegu i okolicy pewno wiedzą, przychodzi tutaj po Staśka Pikora. To jest brat Jana Pikora, który był naczelnikiem miasta. On to oddał się właśnie tej pracy misjonarskiej. A więc tak, drogi Staszku, przyjacielu, czy pamiętasz z życia te momenty, kiedy to po rekolekcyjnych naukach zapragnąłeś kroczyć drogą świętych, przeczuwając, że Bóg właśnie ciebie szuka? Ty pamiętasz, w pobliskim jasieniu rekolekcje trwały. Duch Święty światłością wówczas lud nawiedził, to ty w jego promieniach przy ołtarzu stałeś, po czym przystąpiłeś do świętej spowiedzi. Przeczuwał trafny kapłan, że byłeś natchniony, głęboko boskością myśli swych przejęty. Niby czujny anioł Gabriel, stałeś cały rozmodlony, trwałeś tak bez ruchu pośród figur świętych. Poczułeś w sercu radość. Z myśli znikła trwoga. Rodzicom wyznałeś swoje skrywane zamiary. Szepnąłeś: chcę być jak najbliżej kochanego Boga. Niezbędny mu jestem do głoszenia wiary. Jemu chciałeś służyć słowem i czynami. Zgłębiać tajemnice wiary przebogate. Przeto obdarzony obficie boskimi łaskami, nosisz z namaszczeniem dziś kapłańskie szaty. Kształciłeś się w liceum nyskim i pieniężnie, korzystając hojnie z uroków beztroskiej młodości. Wiele miałeś planów, w tym także te dalekosiężne, z pracą i wiarą związane z nieodległej przyszłości. Święcenia kapłańskie, namaszczenia pańskie umocniły w tobie boskie, cenne powołanie. Mogłeś już wypełniać posługi kapłańskie, umacniać się w wierze i w boskim posłaniu. Tobie, szlachetny bracie, odważny kapłanie, Bóg w krajach egzotycznych miejsca przygotował, abyś to w nich, jako misjonarz z wiarą i oddaniem, mógł zamieniać w ciało Biblii boskie słowa. Utrudzony wędrowcze, wspaniały pielgrzymie, szedłeś lub jechałeś nieznanym ci szlakiem, wierząc, że to Bóg ukochał twoje polskie imię, a ty podążałeś przez świat w ślad za jego znakiem. Na szlaku twojej długiej kapłańskiej posługi były Włochy, Indonezja, Flores, wyspa Bali oraz na mapie inne miejscowości ciąg długi, których kult Chrystusa pragnąłeś utrwalić. W Surabaya teraz masz bezpieczną przystań. Zaskarbiłeś sobie wdzięczność jej mieszkańców, ufność dla Chrystusa w duszach i w umysłach, prost na ciebie spływa z niebios dawny znawców. Jako pasjonat, misjonarz, czcigodny werbista, głosisz nieustannie dogmatu chrześcijańskiej wiary i jak święty Paweł tłumaczysz wyznawcom zjawiska, za które chrześcijanie ponoszą wielokrotnie ofiary. Wielkie ci dzięki za twe dokonania, gorliwy kapłanie. Razem z tobą
jubileusz kapłaństwa Twojego dziś czcimy. Żyjesz szczęśliwie, zgodnie ze swym powołaniem, więc Ci pomyślności w Twojej misji szlachetnej życzymy. Poszłyby za nią do nowej pracy. Bardzo proszę.
wyszedłeś z mojej książeczki, czy po pustyni chodzisz znów? Rozmawiasz z Ewią pośród stanów? Czy mam, gdzie świeci złoty łez? Oglądasz ziemię swoich snach? Pozostała z dawnych nich i wspomnienie walka tam. Maleńkie róże kocha się, książę na jednej z wielu. Obchodziłaby żaba rozjechana na asfalcie, ani łzy szczęścia mokre z radości, ani pąk, co tak w nocy się starał, byś rankiem go podziwiał. Nikogo nie zdziwiliby smutni ludzie,
ani też łabędzie wierne do ostatka. Nikogo, gdyby nie miłość. To może teraz barkę, tak? Pierwszą część, ale, ja jeszcze myślę trochę, tak?
Byli to autorzy, którzy zaprezentowali swoje utwory. W tej chwili bardzo proszę chętnych, którzy mają również słowo do miłość i jak nawet w kontekście. O ile wiem, to Henia Szczerbak, bardzo proszę. I czy jeszcze ktoś z Państwa? Tutaj w tej części, przeczytaj. Ale nie, bo druga część będzie tam. O miłości będziemy. Tak, tak, to już będziemy bardziej rozmiłowani. Bardzo proszę. Tak, ale to znaczy, ponieważ dzisiaj mówiliśmy o miłości, o naszym mianie Pawle, to ja tam o moich wspomnieniach powiem. To, co przeżyłam i zawsze mówię, że ja mogę grzeszyć do woli, bo dostałam rozgrzeszenie od samego Jana Pawła. A powiem, jak to było. To był rok 1995. Ja byłam służbową w Rzymie. Ale będzie w Rzymie, a papieża nie widzieć, prawda? Wszystko robiliśmy, żeby w tą środę być tam. Być w tej, tak, w tej bazylice świętego Piotra. Dostaliśmy się tam, jakieś bilety, załatwił, bo jesteśmy taką grupą zgraną, każdy coś tam załatwia. Wchodzimy do tej bazyliki, ja jestem malutka, byłam drobniutka, więc tak patrzę, my mamy tak daleko, daleko miejsca. Ja sobie myślę, Panie Boże, przecież ja może w życiu już tutaj nie będę. Jak ja tam gdzieś będę z tyłu, to pleców nie będę oglądała, bo nie będę miała spowy. Przed balustradą stana, przed balastrada. Nikogo jeszcze nie było, ale tam daleko, daleko widzę, idzie taki szczupły, wysoki, w bieli. Ojciec idzie tak sobie. Idzie. To ja. Podszedł do mnie, okazał się, że to był ojciec Hejmo. Ja mówię, proszę ojca, czy tutaj można stanąć? To jest najlepsze miejsce. Tylko jedną wadę ma. Ja mówię, jaką wadę? To trzeba stać. O, ja sobie myślę, bo ja stać mogę, dotąd aż mnie nie wygonią. Stanęłam i odwróciłam się, chciałam moją grupę. Już ci nie dało, bo już ktoś usłyszał, no to przeszczepne na ucho, nie mówił. Stanęło tutaj pełno osób, ja stoję. Stoimy. Idzie papież ze świtą, to reporterzy, tu fotograf z tej strony, tu z tej, tu tam podchodzi, a ja stoję. Leży jeszcze przede mną, kupiłam album o Rzymie, bo chciałam sobie o tym Rzymie trochę poczytać. Podchodzi papież do mnie, proszę wstać robić, bardzo cię proszę. Złapał mnie tak, patrzy na mnie, a ja coś o rzeczy plotę. To ja jestem z brzegu, że przekazuję, aha, nie, że z brzegu, że przekazuję mu życzenia, że wszystkiego mu najlepszego życzę. Nie wiem, co ja tam plotłam. Stoi ten papież i mówi, a skąd ty jesteś, tam nie objął? Za cholera nie wiem, co to jest. Ja nie wiem, co się stało, to jest wrażenie. Nie wiem, co się z nim stało. Stoję, a papież nie odchodzi. Tylko mnie ta głaska, po głowie mnie głaska, opamiętało mnie z brzegu opolskiego. A papież do mnie mówi tak. Byłem, patrzcie, 95 rok, w Ludzimobultu, taki mały brzeg. Byłem w 62 czy 3 roku, kiedy tutaj byli klerycy u nas w jednostce. Alumni. Tak, w jednostce wojskowej. Byłem u was jako jeszcze kardynał. Ja mówię, o Matko Boska, co za pani? On mnie tam objął, już się rozpłakałam. I w tym momencie pomyślałam, że nie jestem sama. Więc jak kic pod te balustrady, żeby ci inni ludzie też
mojego papieża dodali. I to też mi się odwdzięczyło. Bo powiem wam dalej. Wy musieliście, ponieważ byłam służbowa, to jestem podenerwowana, wywołana, taka zostałam. Muszę odetchnąć. Służbowo musieliśmy do ambasady tam gonić na określoną godzinę. I słyszę za mną taka rozmowa. Gdzie dobroć popłaca. Słyszę tą rozmowę. Wiesz co? O godzinie 16 tam i tam będą wystawione te zdjęcia. Gdzieś tam. Pójdziemy, zobaczymy, może gdzieś jesteśmy. To sobie to zdjęcie wykupimy. Ja to usłyszałam. Odwracam się. Proszę na mnie popatrzeć. Proszę mnie zapamiętać. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Tak. Oni tak patrzą na mnie, co ja tutaj chcę. Ale ja mówię, że bardzo proszę, jeżeli mnie zapamiętacie. Jeżeli tam będziecie, gdzie... Bo siłą rzecz usłyszałam, nie chcąc nawet... No z czego usłyszał ten rozmowę? To proszę o jedno chociaż zdjęcie dla mnie. Proszę wykupić. Ja dam teraz pieniądze, dam palić obcy w złotówkach, ale bardzo proszę, nie mam takiej możliwości. I proszę sobie, wdałam wizytówkę. Okazało się, że nie znałam wtedy, nie znam absolutnie tych ludzi. Przysłali mi 3 zdjęcia. I stąd wiem, że tak stałam z tym papieżem, że płakałam. Tak. Piękne zdjęcie i takie mam wspomnienia. A później, jak wracałam, to słuchajcie, mi się wydawało, że ja w ogóle po ziemi nie chodzę. Tylko ja byłam taka jakaś w takiej euforii, taka szczęśliwa. I do dzisiejszego dnia, jak mam kłopoty, pomyślę o tamtym przeżyciu i już robi mi się ważne na zdjęcie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zamykamy pierwszą część. Bardzo proszę spokojnie, rozsądnie, ponieważ tu są kable. Mamy kółka różne. Kwiatki. I tam, tak?